Proszę Państwa, Akademia Bialska ma tą taką charakterystyczną cechę, że jest blisko ludzi w mundurach. Trochę osób w mundurach widzą Państwo na tej sali. To są uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, a więc nie przypadkiem wcześniej pan generał Jarosław Gromadziński, a dzisiaj pan generał Roman Polko są w naszej uczelni, bo też ich przekaz jest bardzo ciekawy i mądry, skierowany do młodzieży, ale myślę, że skierowany do wszystkich, którzy są na tej sali. Najpierw ja wystartuję z tym miotaczem slajdów, a na koniec, jak urodzą się w głowie pytania, im trudniejsze, tym lepsze będą dla mnie. Bo prawda jest taka, że nie tylko ja wam chcę coś przekazać, ale chciałbym od was się coś dowiedzieć. Nauczenie to jest proces, który przebiega w obydwie strony, z czego nie wszyscy do końca czasem zdają sobie sprawę. Jak wykładowca przyjdzie nieprzygotowany na zajęcia, to ma to odczuć. Tak. Bo wy przychodzicie po konkretną wiedzę, a nie po zaliczek. Otóż, kiedy ukończyłem szkołę wstępną, później oczywiście jest przydział pracy. Tą wiedzę, którą zdobywałem, miała mi posłużyć, żeby budować swoje życie. I otóż, jeżeli sam nie zaplanujesz, co będziesz w przyszłości robił, no to będziesz tak miotany. Nigdy się nie skarż na górę, na warunki zewnętrzne czy coś inne. Rób co możesz, tym co masz, tam gdzie jesteś. Ja to nie jest bojowy. Muszę zamknąć, żeby się nie bać. Takie plastikowe, atrapa. Jakbym to dał dziecku, czy komukolwiek z nas, no to co? Popatrzy, jak rzucić granatę. No. Jest jakieś kółeczko, które coś tam blokuje, wyjmujesz, rzucasz i po robocie, nie? Tak? Proste. No to teraz, jak tego uczymy w wojsku? Jest instrukcja. Keep it simple, stupid. Nie komplikuj głupu, krótko mówiąc. A pomóż, panie inspektorze. On wyciągał podręcznik i mówi, osoba kontrolująca nie musi odpowiadać na pytania kontrolowane. Wie. Dzisiaj o tym ideale. To bardzo trudny temat. Znaczy, temat lider, leadership, co to znaczy lider? Lider nie istnieje bez zespołu, a tak naprawdę jak być liderem dla samego siebie, bo w dzisiejszych czasach to my decydujemy o własnym życiu i wtedy jesteśmy liderami, no chyba, że chcemy być korpolutkami, no to wtedy nigdy dowódcami nie będziemy, nawet jeżeli będziemy na stanowiskach kierowniczych. Wojskowe sztaby przewidywały to, że w przyszłości, tak jak dzisiaj, to się stanie wojna, Rosja, Ukraina, Polska, Europa, co my w tym wszystkim? Ja kiedyś recenzowałem książkę generała Szirefa, zastępcy dowódcy NATO w Europie. Tytuł książki 2017 Wojna z Rosją. Pamiętam w 2015 roku mówiłem o tym, że warto posłuchać generałów, bo oni mają coś do powiedzenia, no ale politycy zazwyczaj wiedzą lepiej, stąd też ten głos, mimo że to był wysoko postawiony generał, nie był słyszalny. Później razem z żoną napisaliśmy książkę, Bezpiecznie już było, gdzie zwracaliśmy uwagę na te zagrożenia. Otóż warto przede wszystkim słuchać ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, ekspertów, którzy funkcjonują, a nie myśleć tylko życzeniowo. Przez wiele lat Europa myślała życzeniowo. Fukuyama, koniec historii. Strategię bezpieczeństwa narodowego, kanclerz Merkel mówi, że bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie. Po co się zbroić? Rosja jest przyjacielem, z Rosją można się dogadać. Niestety ubiegły rok pokazał, jak ta Rosja, która miała być obliczalna, która miała być partnerem, wygląda naprawdę. Zawsze będziemy się borykali z tym, że na wschodzie będą nieobliczalni partnerzy? Jak nie obliczać? Białe i Podlasy sami obliczalni partnerzy są. Otóż zależy, jak patrzeć na wschód. Ludzie są źle kierowani. Ruski mir niestety zawładnął tamtym obszarem świata i trzeba jak najszybciej doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Ukraina wstąpiła do sojuszu NATO, do Unii Europejskiej. To będzie pierwszy pokaz tak naprawdę tego, że jest alternatywa. Ale tylko w ten sposób przekonamy Białoruś, Rosję, te społeczeństwa, że jest alternatywa dla ruskiego miru. Bo oni są dalej przekonani, że nie ma alternatywy, że dyktator musi być. Często takie spotkania ze studentami na uczelniach? No oczywiście dosyć często. Jestem związany z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Miło mi gościć tutaj w Akademii w Białej Podlaskiej. Otóż bardzo fajnie jest dzielić się wiedzą.
edukować dla bezpieczeństwa. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby lepiej rozumieć istniejący świat. A te młode pokolenie nie zaskakuje Pana czasami pytaniami? Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że ja prowadzę zajęcia, bo wszystko wiem najlepiej. Słucham i się uczę też. Proces uczenia polega na tym, że uczymy się od jednej i od drugiej strony. Nawet moje młodsze dzieci, one mnie edukują. Moja córka, mój syn, który chodzą do szkoły podstawowej jeszcze, oni w zakresie kwestii ekologicznych czy kwestii informatycznych są dużo lepsi ode mnie. I na koniec, czy to nie jest tak, że wojsko wraca do łask wtedy, kiedy rzeczywiście zaczyna się robić groźnie? Na szczęście w Polsce nie jest tak źle. To armia niemiecka, francuska zaniedbały swoje wojsko, bo przecież mówiły, że będzie pokojowo, a bezpieczeństwo mają gwarantować, nie wiem, Stany Zjednoczone, czy zielone ludziki, nie wiem. No zielone ludziki, nomen omen, Putina gwarantują im bezpieczeństwo. No stąd też pora rzeczywiście zadbać o to, co jest w hierarchii potrzeb ludzkich bardzo ważne. Bezpieczeństwo i na tej bazie można budować również ekonomiczne, gospodarcze sukcesy. Pewnie niektórzy widzieli ten filmik, tak się szkoli dzisiaj, w tym roku, Wojsko Białoruskie i robi takie pokazy. Ja mam déjà vu. Myśmy naprawdę też takie coś robili. Głowa nie służyła do myślenia, tylko do rozbijania celów.